Witam Państwa, Michał Trzaśniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. To nie nasza wojna, mówią Węgrzy o konflikcie na Ukrainie i postulują zniesienie sankcji na Rosję. O tym będziemy rozmawiać. Jest z nami pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Felczaka, także hungarysta. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Przepraszam, że tylko przez telefon, ale 19 kilometrów i 90 minut okazuje się w Warszawie za zbyt małym czasem, żeby przejechać z miejsca pracy do miejsca zamieszkania. Dlatego tylko przez telefon. Dziękujemy, że jest pan z nami i od razu zapytam właśnie o to główne, o tę główną kwestię, to znaczy jak wygląda polityka Węgier odnośnie wojny na Ukrainie. Najbardziej miarodajne są tutaj takie trzy dziedziny, to znaczy podejście do sankcji, nakładanie sankcji, przyjmowanie uchodźców, a także przekazywanie broni. I wiemy, że w tych trzech obszarach Polska zdecydowanie przoduje, za co Ukraińcy są wdzięczni naszemu państwu, także naszemu narodowi. Natomiast Węgrzy mają troszeczkę inne spojrzenie na ten konflikt. Jak właśnie podchodzi rząd węgierski do wojny na Ukrainie? Jeśli chodzi o sankcje, no to sytuacja jest prosta. Sankcji by nie było w ogóle unijnych, gdyby Węgry nie były za, także wszystkie 9 pakietów sankcji były przegłosowane za zgodą rządu w Budapeszcie. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, pomoc dla uchodźców, największa w historii tego kraju, podobnie jeśli chodzi o jak w Polsce, czyli przyjęcie ponad 1 000 000 uchodźców na stałe, 150 tysięcy w tej chwili Ukraińców, Ukraińców mieszka na Węgrzech, pracuje na Węgrzech, ich dzieci chodzą do szkół węgierskich, korzystają z pełnego pakietu socjalnego, włącznie ze szpitalami oczywiście i opieką zdrowotną. Jeśli chodzi o kwestię broni, dostaw do broni, no to tutaj Węgry są w mainstreamie unijnym. To znaczy nie dostarczają broni, podobnie jak wiele innych krajów, większość krajów Unii Europejskiej, nie dostarczają broni Ukrainie. Dostarczają pomoc humanitarną, tak, bez wątpienia, natomiast nie chcą, nie dostarczały przed wojną. Tak, taka jest linia rządu węgierskiego, że w odróżnieniu od Francji czy Niemiec nie dostarczały broni Federacji Rosyjskiej, nawet w okresie sankcji, czyli po zajęciu Krymu i wschodnich terytoriów Ukrainy w 2014-2015. Nie dostarczają broni ani Federacji Rosyjskiej, ani Ukrainie i nie będą dostarczać broni. W tym wszystkim jest oczywiście polityka, różne kwestie, o które nie wiem, czy mamy w tej chwili czas, żeby to rozwinąć. Natomiast taka jest polityka Budapesztu. Niestety, jak w większości niestety stolic pozostałych państw Unii Europejskiej. Relacje Kijowa i Budapesztu są chłodne z tego powodu, że są dobre stosunki, między innymi z tego powodu, że są dobre stosunki między Rosją a Węgrami. Natomiast te dobre relacje węgiersko-rosyjskie zdaje się, że opierają się tak naprawdę na jednej rzeczy, na jednej sprawie, mianowicie na kwestiach energetycznych. To jest chyba to, co głównie czy wyłącznie spaja politykę węgierską i rosyjską. No tak, Węgry są, należą do tej grupy państw, które nie mają dostępu do morza, a tym samym ich sytuacja w tej chwili jest trudniejsza, tak jak Austrii chociażby, czy Słowacji, czy Czech, niż państw, które mają dostęp do morza i które nawet jak budowały Nord Stream 1, Nord Stream 2 typu Niemcy, to bardzo szybko w tej chwili są w stanie się przemodelować i brać gaz LNG i tak dalej, i tak dalej. Węgry są w troszeczkę trudniejszej sytuacji pod tym względem, aczkolwiek oczywiście starają się dywersyfikować źródła energii i myślę, że to jest kwestia 2-3 lat, no niestety to chwilę potrwa, kiedy będą mogły z szerokim strumieniem brać gaz z innych kierunków. Przypomnę też, że Węgry są jednym z nielicznych państw, które protestowały bardzo silnie przeciwko Nord Stream 2, opowiadały się za projektem Nabucco, który forsował jeszcze pierwszy rząd PiS-u i prezydent Kaczyński. Są w trudnej sytuacji, w tym momencie faktycznie są uzależnione bardzo, bardzo mocno od dostaw gazu ze wschodu, to przede wszystkim ich martwi. Natomiast też myślę, że po tej zimie polityka węgierska pod względem zapewnienia sobie dostaw i skłonność innych państw, żeby w tym pomóc, będzie lepsza.
Jedna sprawa oczywiście to jest import węglowodorów, natomiast druga sprawa to jest energia jądrowa, mianowicie rosyjska firma państwowa PAKS, rosyjska firma państwowa Rosatom, przepraszam, buduje dwa reaktory jądrowe w węgierskiej elektrowni PAKS. Ta elektrownia funkcjonuje od lat 80., natomiast Węgrzy teraz chcą wybudować dwa nowoczesne reaktory i tą budową zajmuje się rosyjska firma Rosatom. To jest chyba znamienne, ponieważ Rosatom w żadnym innym państwie Unii Europejskiej elektrowni jądrowej nie buduje. No, to chyba nie do końca jest prawda. Natomiast sytuacja jest taka. Viktor Orban po tym, jak doszedł do władzy w 2010 roku, od Rosatomu, przepraszam, nie od Rosatomu, Rosnieftu wykupił akcję MOL-u i uzyskał kontrolę nad MOL-em, nad firmą, nad tą najważniejszą, odpowiednikiem naszego Orlenu. Natomiast faktem jest, że potwierdził kontrakty dotyczące rozbudowy tej elektrowni atomowej, która się tak dziwnie rozbudowuje i się nie może rozbudować i zmodernizować. W tej chwili jest sytuacja w ten sposób zdefiniowana, że jeszcze przez 20 lat PAKS właśnie będzie działać, elektrownia atomowa w PAKS tak jak działa. I potem być może będzie to modernizowane i rozbudowywane. No, Rosjanie się zobowiązali, ale nic nie uczynili przez ostatnie, no już 10 lat w tej chwili. Ja nawet kiedyś przyjąłem jakiś zakład w telewizji Republika, że dopóki nie zobaczę, jak niewierny Tomasz, że tam coś faktycznie się dzieje, to z tego słynnego kontraktu rosyjskiego nic nie będzie i moim zdaniem nic nie będzie, podtrzymuje swoje stanowisko. Rosjanie nie będą rozbudowywać i nie będą modernizować elektrowni atomowej w PAKS. Kto to będzie robić? Czy to będzie inna elektrownia i budowana przez kogoś innego? Tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale myślę, że dowiemy się już no, raczej w kategoriach miesięcy niż lat. Rzeczywiście w roku 2014 została podpisana umowa międzyrządowa między Rosją a Węgrami na budowę przez Rosatom dwóch reaktorów PAKS 2, czyli właśnie w tej elektrowni PAKS, ale jeszcze łopaty nie zostały wbite w ziemię. Natomiast zdaje się, że coraz bardziej ta wojna i sankcje dotykają Węgrów. To znaczy do tej pory, do wczoraj w nocy obowiązywały limity na ceny paliwa, na ceny benzyny i na ceny oleju napędowego. Była cena maksymalna. Węgrzy płacili maksymalnie 5,5 zł za litr, czy to oleju napędowego, czy to benzyny. Do wczoraj w nocy to się skończyło i teraz te ceny są dużo wyższe. No, to chyba trochę zaczyna drażnić także Węgrów i rząd Viktora Orbana. My czasami, jesteśmy narodem takim bardzo postszlacheckim, lubimy narzekać na władze centralne, na króla, na prezydenta, na właśnie na rząd i robimy to. Natomiast polityka rządu polskiego bez wątpienia, jeśli chodzi o te wszystkie tarcze dotyczące, czy w pandemii, czy w tej chwili w tym kryzysie energetycznym i w okresie napaści i wojny, napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wojny na wschodzie, no jednak zdradza wszystkie elementy, zdradza, jest po prostu dobra, może w wielu elementach nawet o wiele bardziej mądrzejsza niż polityka rządu w Berlinie, w Czechach, gdzie bardzo wyskoczyły w ostatnich miesiącach ceny za kilowatogodzinę energii elektrycznej, czy na Węgrzech. No Węgrzy weszli w taki system pewnego dotowania, najpierw cen benzyny, potem tylko dla obywateli swoich węgierskich, ale już nie dla firm i tak dalej. Troszkę się z tym zapętlili. W tej chwili to uwolnili. No, wydaje się, że to, ta droga, którą, ta ścieżka, którą poszedł rząd polski, no jest zdecydowanie lepsza, czyli obniżenia tak długo, jak się tylko dało VAT-u na nośniki energii, który ewidentnie wytłumił nam inflację i pozwolił obniżyć ten poziom tego szoku, który wszyscy przeżywamy w całej Europie, była jednak zręczniejsza i lepsza niż na Węgrzech. No Węgrzy się z tym w tej chwili borykają. Jest gigantyczna spekulacja, oczywiście od dawna na rynku energii, nie tylko w tych wszystkich cen dotowanych. To się wyprostuje, jak sądzę, w ciągu naprawdę 2-3 tygodni. Pewnie sięgną po nasze polskie rozwiązania po prostu, bo one są naprawdę dobrze tutaj pod tym względem przemyślane. Mogliśmy dużo mówić o Polskim Ładzie, że pewne rzeczy nie zostały domyślane i przemyślane. Jeśli chodzi o tarcze i kwestię obniżenia VAT-u na nośniki energii, wydaje mi się, że ta ścieżka polska
okazuje się w tych warunkach kryzysu jedną z najlepszych, a żeby nie powiedzieć najlepszą po prostu w całej Unii Europejskiej. No tak, rząd Węgier poszedł tą drogą cen maksymalnych. Do wczoraj 5,5 zł, przeliczając na naszą walutę, płacili Węgrzy za paliwo na stacjach benzynowych. Teraz to poszybowało bardzo w górę. Natomiast czytamy, że w październiku inflacja na Węgrzech wyniosła 21,1%, ale to było jeszcze przed obniżeniem, przed zniesieniem tego limitu na ceny paliwa. Także teraz, jak rozumiem, na Węgrzech inflacja będzie dużo wyższa. Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ w Polsce jest taka dyskusja na ten temat, że bank centralny za wolno, za mało podwyższa stopy oprocentowania, tak, te dyskontowe. Tutaj bank centralny Węgier szybciej i znacznie bardziej podwyższał te stopy. One są już dwucyfrowe w tej chwili. Okazuje się, że tak, po pierwsze inflacja jest wyższa już w tej chwili. Jak pan redaktor słusznie zauważył, raczej nie zanosi się na to, żeby była niższa albo szybciej spadała niż w Polsce. No niestety, tak to jest, że w ogóle inflacja jest bardzo podskoczyła i w strefie euro, i poza strefą euro, również w Polsce i również we wszystkich krajach tak naprawdę widzimy to, że im bliżej Rosji i Ukrainy, tym ta inflacja jest wyższa. I nie ma, wydaje się, bo nie jestem ekspertem w tej sprawie, to jest jednak sprawa finansowa i pewne czynniki ekonomiczne, społeczne, które trudno w tej chwili, bardzo trudno jest zdefiniować. Wydaje się, że o ile w Polsce inflacja najprawdopodobniej już w lutym, w marcu zacznie wyraźnie opadać, no to jeśli chodzi o przypadek i kazus Węgier, to będzie lekko później, chociaż bez wątpienia wydaje mi się, że stopa inflacji w całej Unii Europejskiej, we wszystkich państwach, jednak po tym gigantycznym szoku energetycznym, który żeśmy przeżyli w ostatnich miesiącach, w przyszłym roku, w którymś momencie, na pewno w drugim półroczu, a może już latem, a może już późną wiosną, będzie opadać. Dobrze sobie robić takie porównania, żeby rzetelnie oceniać działania rządu polskiego. Kolejna sprawa, mianowicie Węgrzy wczoraj zablokowali na poziomie unijnym pomoc dla Ukrainy, pomoc unijną dla Ukrainy na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych. To miała być pomoc makrofinansowa właśnie dla Kijowa. Węgrzy to zablokowali, także na razie tej pomocy przekazanej nie będzie. Ale czy to jest po prostu taka zagrywka Orbana z tego powodu, że on nie chce pomagać Ukrainie w ogóle? Czy jednak on gra ostro, wetuje po to, żeby coś dla siebie uzyskać? Czyli po prostu realizuje taką bardzo twardą, asertywną politykę międzynarodową? Na pewno Węgry będą wetować wiele, wiele różnych inicjatyw Brukseli, Komisji Europejskiej. Do tego się musimy przyzwyczaić. Natomiast w tym przypadku mówimy o czymś zupełnie, zupełnie innym. Węgry wystawiają bardzo prosto, znaczy tak, Ukraina sformułowała swoje oczekiwania finansowe na 5 miliardów euro miesięcznie. 1,5 miliarda obiecały Stany Zjednoczone, 1,5 miliarda, do tego się zobowiązała Unia Europejska, czyli do 18 miliardów euro w przyszłym roku dla Ukrainy. Węgry powiedziały, i tutaj bądźmy precyzyjni, chciałbym to podkreślić, Węgry powiedziały, że tak, pod warunkiem, że to nie będzie finansowane z tak zwanej pożyczki unijnej. Jest ustawa w tej chwili przygotowana, jest uchwała Parlamentu Węgierskiego, jest ustawa przygotowana. To mniej więcej ta część węgierska, którą by Węgry miały gwarantować Ukrainie, to jest chyba 186 milionów euro, że wyasygnują to z własnych środków budżetowych, natomiast Węgry się nie godzą na kolejną pożyczkę, taką jak była zaciągnięta na tak zwaną walkę z kryzysem post-covidowym, którą podobnie jak Polska Węgry żyrują, a nie korzystają z niej z uwagi na różne zarzuty dotyczące praworządności chociażby. Także Węgry powiedziały twarde nie na kolejną pożyczkę Unia jako Unia. Pomoc dla Ukrainy tak, z wewnętrznych środków budżetowych jak najbardziej, którą to pomoc zresztą Węgry świadczą od wielu, wielu miesięcy. Tutaj pragnę przypomnieć, że zanim na przykład małżonka prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrała się na Ukrainę, to już była na Ukrainie w kwietniu tego roku małżonka premiera Orbana właśnie z gigantycznym konwojem humanitarnym i Węgry bez żadnych wielkich programów pomoc humanitarną, pomoc finansową na Ukrainę przekazują. Również energię.
Panie profesorze, jeszcze pytanie ostatnie, trochę takie ciekawostkowe na koniec. Mianowicie Orban nie ma dobrej prasy na Ukrainie. Byłem tam niedawno, słyszałem w radiu, jak określano go mianem małego dyktatora i tak dalej, ale generalnie Orban i Węgrzy nie mają dobrej prasy na Ukrainie już od wielu lat, nie tylko od tej ostatniej odsłony wojny. Orban jest bowiem oskarżany o promowanie separatyzmu wśród mniejszości węgierskiej. No może to jest trochę niuansowane, ale generalnie uważa się, że on w jakiś sposób jest zagrożeniem dla integralności terytorialnej Ukrainy. Chodzi o mniejszość węgierską na Ukrainie, którą bardzo lubi Orban, którą dotuje, którą stara się w jakiś sposób wspierać, co oczywiście nie podoba się rządowi w Kijowowi. Jak wygląda ta sprawa? Jaka jest ta mniejszość węgierska na Ukrainie? Gdzie zamieszkuje? Co to w ogóle jest? My w Polsce pewnie nic na ten temat nie wiemy. Na Rusi Karpackiej tak zwanej mieszkało przed wybuchem wojny 150 tysięcy Węgrów. W tej chwili to jest, myślę, oceniając, to może być 70 do 85 tysięcy. Głównie starsze osoby tam zostały. Cała reszta uciekła albo walczy też. Pamiętajmy o tym, że około 300 Węgrów z Ukrainy, ponad 300 Węgrów już ginęło w tej wojnie, walcząc z bronią w ręku. To są oczywiście jakieś pomysły, nie wiem skąd wzięte, że mniejszość, która liczy, nawet zakładamy, że by liczyła z tych 150 tysięcy, jakby się miała wydzielić z 40-milionowej Ukrainy, no to tego nie wiem. Niestety to są argumenty z innej epoki. I to są raczej argumenty używane jako w takiej grze mocarstw albo w dziwnej grze na podzielenie Europy Środkowej, na dywidend impera, żeby skłócić. Chociaż przyznaję, że panowie Zełenski i Orban się bardzo serdecznie nie kochają. O, w ten sposób bym to powiedział. I myślę, że bardzo dobrze, że pani prezydent Węgier niedawno była w Kijowie i myślę, że jeżeli się odbędzie osobiste spotkanie obu panów premierów, prezydenta Zełenskiego i premiera Orbana, pewne rzeczy zostaną sobie wytłumaczone. Natomiast absolutną bzdurą jest to, że Węgry usiłują o jakąś rewizję granic z Ukrainą. Nie bardzo wiadomo, dlaczego Węgry by miały w swoje granice wprowadzać miliony Ukraińców pod hasłem, że przyjmą 75 tysięcy osób raczej już w wieku mocno emerytalnym. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dodam jeszcze na koniec, że sprawa nie dotyczy tylko Węgier i Ukrainy, dotyczy także Polski, ponieważ relacje na linii Warszawa-Budapeszt znacznie się ochłodziły po tym, jak Orban zaczął prowadzić taką mocno antyukraińską politykę. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że wrócą na swoje dawne tory. Bardzo dziękuję. Pan profesor Maciej Szymanowski, hungarysta, był naszym gościem. Kłaniam się, panie profesorze. Kłaniam się nisko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszego programu jutro. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.